Magiczne przesłanie od wróżek na ten tydzień od poniedziałku do niedzieli. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Zobaczmy, co anioły chcą dzisiaj nam przekazać, jakie chcą dać wskazówki. Być może jaki impuls do przemyślenia czegoś. Dziękuję Wam za obecność. Proszę o komentarze, lajki z łapką w górę. Wszystkich nowych słuchaczy, których serdecznie witam, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a dostaniecie moje codzienne premierki wróżb. W tym tygodniu ukażą się również rytuały. Rytuał na nów księżyca w piątek. Będziemy odcinać i oczyszczać wszystko to, co negatywne. W piątek również zrobię live dla Państwa. Live z wróżbami na żywo. Będzie można zadać pytania do kart Tarota i Lenormanda. Także zapraszam już w tym tygodniu, w piątek, z okazji nowiu księżyca. Będą ciekawe tutaj filmiki, czyli rytuał i wróżenie live na czacie. Zapraszam serdecznie i oczywiście codziennie wróżby, wróżby rozmaite, rozmaite tematy. Również w tym tygodniu wydam horoskopy dla wszystkich znaków, więc będzie ten tydzień już bogaty w różne rozmaite sprawy, rozkłady. Zapraszam. Zapraszam oczywiście wszystkich również potrzebujących na wróżby indywidualne. Napiszcie mi na mój adres e-mailowy, który znajdziecie tutaj pod filmikiem i w komentarzach, jakie wróżby indywidualne chcielibyście, które robię na podstawie zdjęć Waszych osobistych i dat urodzenia oraz konkretnych pytań do kart, konkretnych problemów. Oczywiście robię również na wróżby indywidualne, lustro lub rozkład związku, prognozę związku. Także zapraszam, napiszcie mi na e-mail, a ja odeślę Wam wszystkie warunki takiej wróżby indywidualnej. Teraz zobaczmy magiczne przesłanie od wróżek. Doktor Doreen Virtue. Jaką kartę dzisiaj wyciągnęłam dla Was? Na zdjęciu, czyli na fotografii, na tym obrazku widzimy anioła, który wznosi ręce i afirmuje, jakby oddaje wszystkie problemy, wszystkie troski, myśli wszechświatu. Jakby też energetycznie czerpie ze wszechświata siłę lub oddaje swoje problemy opatrzności Bożej, aniołom, archaniołom, księżycowi, kosmosowi, wszechświatowi, by nie być z tymi troskami i problemami sama. Widzicie tutaj z rąk tego aniołka, który jest ubrany w piękne, przepiękne kolory, barwy. Z rąk tego aniołka widzimy przepływającą energię, światło. Również z serca, z czakry serca widzimy piękne światło, promieniowanie. To energia. Energia, którą dajemy i otrzymujemy od wszechświata. To energia, która przepływa ciągle i jakby wspiera nas. Wszystko jest energią. I wszechświat czuwa, by ta energia była zrównoważona. Zobaczmy, jaki jest temat tej karty. Wszystko w porządku. Nie martw się. Wszystko działa we właściwy sposób.
Czyli widzicie, jeśli macie jakieś troski, specjalne problemy, które Was obarczają, przeciążają, to oddajcie je Wszechświatowi. Zobaczmy, co dr Doreen Virtue napisała o tej karcie w swojej książeczce. Nie martw się. Wszystko działa we właściwy sposób. Wróżki wiedzą, że zależy Ci na pomyślnym rozwiązaniu tej sytuacji. Dlatego przesłały Ci tę kartę jako zapewnienie, że wszystko dzieje się w doskonały, boski sposób. Bądź więc optymistą i zrzuć ciężar ze swojego serca i umysłu. Idź na spacer w otoczeniu natury. Spędź czas z bliskimi. Poćwicz lub zajmij się działalnością twórczą. Im bardziej będziesz skupiony i pełen wiary, tym lepiej wszystko się ułoży. Dodatkowe znaczenie tej karty. Spisz swoje problemy na papierze, a następnie urządź ceremonię ich zniszczenia. Kartkę możesz spalić, wrzucić do wody albo ją zakopać w ziemi. Porozmawiaj z właściwymi ludźmi, by potwierdzić fakty. Twoje troski mogą opierać się na nieprawdziwych przesłankach. Upewnij się, że masz czas na odpoczynek i zdrowo się odżywiasz, ponieważ napięcie fizyczne może prowadzić do niepokoju i przemęczenia. Kochani, wszystko jest w porządku, mówi Ci Wszechświat. Wszystko idzie prawidłowo, rozwija się prawidłowo. Te energie, które przepływają tutaj od tego aniołka do przestrzeni, działają. I Wszechświat otrzymuje nasze intencje. Teraz zobaczmy, kochani, anielskie klucze. Jakie są klucze, które pomogą nam rozwiązać być może nie jeden problem? Miłość leczy wszelkie rany. Czyli miłość nie tylko do partnera, do dzieci, do rodziny, ale miłość do natury, do wszechświata, do wszystkich otaczających nas stworzeń, zwierząt, ludzi, współpracowników, szefa. Miłość, czyli pozytywne nastawienie uczuciowe, emocjonalne. Nie jakaś wrogość, zaciętość, zawziętość, tylko miłość. Podchodź do wszystkich z miłością. Podchodź do wszystkich też problemów z wyrozumiałością, miłością i rozwiązuj je, rozstrzygaj spokojnie. Podziwiaj to, co w życiu piękne. Czyli podziwiaj naturę. Wszechświat. Podziwiaj cały kosmos, podziwiaj ludzi, którzy są pozytywni. Podziwiaj wszelkie dobre, pozytywne doświadczenia. Wzbogacasz życie w swoją osobą. Czyli Ty jesteś potrzebny i wartościowy. Ty wzbogacasz to życie, swoją pracę, współpracę z innymi, swoją sobą, swoimi talentami, swoimi cechami być może osobowości.
Takie karty wyciągnęłam na dzisiaj. Przemyślcie to, zastanówcie się. Ja mogę powiedzieć, że z mojej strony już rezonuje to w ponad 100%. Zastanówcie się, w jakiej części rezonuje to przesłanie anielskie z Wami, z Waszą sytuacją teraźniejszą. I napiszcie mi oczywiście w komentarzach. Czekam. Zapraszam do komentowania moich filmików, ponieważ to wzbogaca mój kanał i inspiruje mnie, motywuje do następnych wróżb dla Was. Życzę Wam pięknego tygodnia i uwierzcie, że wszystko jest w porządku i wszystko rozwiąże się w swoim czasie. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce. Thank you.